gościem RMF FM jest dzisiaj Cezary Kucharski, były piłkarz, były reprezentant Polski, ale też były menadżer Roberta Lewandowskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Przeżył pan bardzo mocno spotkanie z Mołdawią. Co się stało, pańskim zdaniem? Zawaliła drużyna albo były to po prostu głupie błędy? No błędy wyniknęły, myślę, że wynikły z jakby niewłaściwego podejścia. A czyje niewłaściwe podejście piłkarzy? Gremialnego podejścia piłkarzy, zmiany, tak? To myślę, że nastąpiło to w przerwie meczu, gdzie wszyscy poczuli, że już jakby ten mecz jest wygrany, że łatwo, bo tak naprawdę w pierwszej połowie żeśmy dominowali nad Mołdawią. No nie było Mołdawii na boisku w ogóle. Dokładnie, prawda? I więc jakby wszyscy pewnie w szatni sobie jakby poczuli, włącznie z trenerem, z najważniejszymi piłkarzami, że już wszystko jest załatwione, że tak naprawdę jakby, bo nie było widać momentu zagrożenia nawet ze strony Mołdawii, więc poczuli się wszyscy jakby spokojni, wyluzowani, tak jak powiedział Jan Bednarek, pomyśleli o wakacjach, pewnie o prywatnych jetach już odpalali, więc i to, a potem zawiodło co? Zawiodł trener, ci najważniejsi na boisku? Czego zabrakło? Przywództwa zabrakło? Tak jak w pierwszej połowie jakby kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku, w drugiej straciliśmy kompletnie, tak? Jakby Mołdawia nas zaskoczyła swoją agresywnością. No i oczywiście zabrakło liderów, zabrakło jakiegoś sygnału, zmiany. Po prostu już powinien zrobić trener, rozumiem. Oczywiście trener i czołowi piłkarze. No jakby najbardziej wiadomo, że ci doświadczeni, Robert Lewandowski... Jerzy Brzęczek mówi, że nie do końca ci najbardziej doświadczeni spełnili swoje zadania. Między innymi Robert Lewandowski. Tylko, że jak pana zapytam o Roberta Lewandowskiego, to może to nie zabrzmieć wiarygodnie. No, ale ja tam się nie boję. Jak należy chwalić Lewandowskiego, to go chwalę. Jak należy krytykować, to go krytykuję. Tutaj zawiódł? Oczywiście, że zawiódł. No bo przecież w pierwszej połowie dał bramkę, dał asystę. Jakby w drugiej połowie go nie było. Tak? Nie było widać ani pod względem takim sportowym, ani mentalnym. Jego mowa ciała była taka, że jakby go nie było na tym boisku. Nie? Więc wiadomo, że wszyscy piłkarze reprezentacji patrzą na Lewandowskiego, co on robi, tak? I on daje sygnały, tak? I nie było widać w drugiej połowie, żeby Lewandowski dał sygnał, żeby poderwać ten zespół. Pan też grał w takim meczu, gdzie było 0-2, czy 2-0 dla was, do 85 minuty i potem przegraliście w 5 minut mecz. I to super ważny mecz, mecz o Mistrzostwo Polski. Legia Widzew, pamięta pan to spotkanie? Oczywiście, że pamiętam to spotkanie do dzisiaj. No, to było 7 minut, była też przerwa, bo świętej pamięci sędzia Czyżniewski wtedy doznał kontuzji, była przerwa. I my rzeczywiście też pomyśleliśmy, że już jesteśmy mistrzami, prawda? No, ja akurat byłem wtedy już zszedłem, bo byłem zmęczony, no ale też rywal był, no jednak Widzew był mistrzem Polski, zdobył mistrzostwo Polski, trudniejszy niż Mołdawia, awansował do Ligi Mistrzów, prawda? A my nie mieliśmy takiego doświadczenia, jak ma dzisiejsza reprezentacja, tak? Wtedy w Legii. To porozmawiajmy teraz o tej naszej dzisiejszej reprezentacji. To jest zespół, pana zdaniem? Dlaczego z jednego dnia my widzimy drużynę, która radzi sobie z Niemcami, z jedną z najlepszych drużyn w Europie i świecie, nawet jeżeli teraz mają Niemcy słabszy okres, a z drugiej strony nas parę dni mija i widzimy drużynę, która biega jak dzieci we mgle, z drużyną, która jest jedna z najsłabszych w Europie. W piłce fuksy się zdarzają. Ja oczywiście jakby byłem na meczu z Niemcami, widziałem to dobrą organizację naszą w defensywie, prawda? Dobrą pracę piłkarzy tam jakby zamykali te przestrzenie, a Niemcy nie mogli się jakby przedostać przez naszą linię obrony. Natomiast ten mecz był towarzyski, tak? Więc pożegnanie Kuby Błaszczykowskiego, no ewidentnie po Niemcach było widać, że oni nie podeszli do tego jakby na 100%. Tak? Jak dochodzimy do meczu o stawkę, to my gramy inaczej wtedy? No oczywiście, jakby na meczu o stawkę to zupełnie się inaczej gra, inne jest podejście. Ale dlaczego nie ma, brakuje nam koncentracji, brakuje nam przywództwa na boisku? Czego nam brakuje, w meczu z Czechami zasypiamy na pierwsze 10 minut i kończy się to utratą dwóch bramek. W meczu z Mołdawią zasypiamy na całą drugą połowę i kończy się to przegranym spotkaniem. Ja myślę, że to wszystko jest, to są naczynia połączone. Tak? Jakby koncentracja, jakby brak koncentracji wynika ze złego podejścia do meczu, jakby zbytniej pewności siebie, nieprzygotowania takiego mentalnego, że przeciwnik może być tego dnia akurat mocny, bardzo zdeterminowany, walczący i na to się trzeba przygotować. Fernando Santos zawiódł
tutaj jako trener, pańskim zdaniem? No oczywiście, że zawiódł. No, ja myślę, że Fernando Santos nie zna piłkarzy polskich, nie zna ich mentalności przede wszystkim, tak? Jakby nie wie, jak ważna w Polsce jest jakby kwestia mentalności. To jest... Na Zachodzie o mentalności się nie mówi praktycznie w ogóle, tak? Albo bardzo rzadko. I to jest jakiś taki... Nie dyskutuje się. Dyskutuje się o taktyce, o technice, o indywidualnościach, natomiast jakby ja nie spotkałem się tak dużo, jak w Polsce się mówi, właśnie o mentalności. Ale tak? Dlatego, że my nie mamy mentalności, która pozwala nam wygrywać? Przecież wygrywaliśmy ważne mecze. Mamy taką mentalność, która jakby w pierwszych 45 minutach pokazała, że możemy dominować i jakby no, nad słabszym przeciwnikiem. No i pokazała druga połowa, że jakby niewłaściwe nastawienie, podejście piłkarzy spowoduje, że nawet ze sobie przeciwnikami możemy mieć problemy. Ale trener Santos widział wiele. Przecież nie trenuje piłkarskiej drużyny od wczoraj, tylko ma ogromne doświadczenie i absolutnie trenował najlepszych piłkarzy świata. To co, nie zorientował się w tym wszystkim, co się dzieje w polskiej szatni? No ja myślę, że on ma oczywiście doświadczenie, tak, ale z innymi zawodnikami, nie polskimi, tak. Pewnie nie do tej pory pracował w reprezentacji Grecji, to są inni ludzie, inni piłkarze, Portugalczycy są zupełnie inna jest konkurencja w reprezentacji Portugalii. W Polsce jest inaczej. No, ale to jakiej mentalności? Co uważa pan, że trzeba bardziej kija czy marchewki na polskiego piłkarza? I to, ale bardziej kija niż marchewki. A dlaczego? No bo jakby to wydaje mi się, że to jest no, w sporcie drużynowym, jak znam jakby to środowisko jakby polskich piłkarzy, tak, no to oni muszą mieć kija, tak? Jakby trzeba im czasami dawać marchewkę, ale moim zdaniem bardziej kija niż marchewkę. I nawet to się zdarza jakby bo ludzie z natury są leniwi, no nie oszukujmy się. No, jakby, a piłka nożna to jest ogromny wysiłek też fizyczny. I po prostu nasi piłkarze w przerwie meczu pomyśleli, że już druga połowa, no już jakoś tam jakby pogramy sobie. No, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby... Nie wyobrażam sobie piłkarza bardziej pracowitego niż Robert Lewandowski. No ale tam jest też, oczywiście, ale to, bo nie doszedłby do tego miejsca, gdzie jest, tak? Ale jemu też się zdarzają jakby momenty, kiedy lekceważy sobie jakby też grę w reprezentacji, tak? Jakby też on ma też swoje emocje, tak? Też jakby to nie jest tak, że on wszystkie mecze w polskiej reprezentacji grał jakby genialnie. Przecież jakby wiele meczy grał słabszych, zdarzały mu się słabsze momenty i moim zdaniem uzasadnione są pretensje do niego, jakby środowiska Robert Lewandowski jest pańskim przyjacielem? Czy inaczej, czy był pańskim przyjacielem? Nie, raczej nie mieliśmy takich przyjaznych relacji, no bo między przyjaciółmi jest jest zaufanie, jest jakaś lojalność, prawda? Nie ma czegoś takiego, ale pan mu nie ufał? Nie, to on mi nie ufał, więc to nie I od można początku powiedzieć... tak było? Pracowaliście razem bardzo długo? No, oczywiście były momenty, kiedy mi ufał, kiedy mu wynegocjowałem bardzo dobre warunki finansowe, to wtedy mi ufał, nie? Ale były momenty, kiedy mi nie ufał, kiedy mimo, że powiem, dobrze jakby sprawowałem swoją rolę i jakby dobrze kierowałem jego karierę, no to mi nie ufał. Tam a w odwrotną stronę? Ktoś to też zaufanie, na utratę tego zaufania, ktoś też tam bardzo mocno pracował. Nie? Mhm. Więc... kiedy pan stracił zaufanie do Roberta Lewandowskiego? To nie jest kwestia jakby zaufania. To ja go znam bardzo dobrze. Jakby ja po mowie ciała wiem, jakim jest nastroju i jaka jest tam u niego wewnątrz jakby atmosfera i emocje. Tak? To jest kwestia jakby różnicy spojrzenia na rozliczenie wspólnego tak naprawdę biznesu. Tylko to nas różni. Tak? Ja jakby akceptuję to, że się jakby rozstaliśmy, prawda? I nie jestem jego menadżerem. Natomiast nie akceptuję tego, że jak mieliśmy biznes, no to ten biznes trzeba zakończyć, rozliczyć i podać sobie rękę i powiedzieć okej, no to jest życie, nie? Rozwody się zdarzają, nie? W tych czasach coraz więcej jest rozwodów. O tym rozwodzie, najgłośniejszym chyba rozwodzie w polskiej piłce w ostatnich latach. Cezary Kucharski w RMF24, na RMF24.pl i na naszych mediach społecznościowych. Słuchaczom RMF FM już bardzo dziękujemy.
Pan używa takiej terminologii rozwód, ale to bardzo burzliwy rozwód. Rzadko rozwody kończą się aż sprawami karnymi, bo rozumiem, że pan ma sprawę karną, bo szantażował pan Roberta Lewandowskiego, tak twierdzi przynajmniej, twierdzą prawnicy Roberta Lewandowskiego. No, nie zgodzę się, bo myślę, że jakby wiele rozwodów kończy się w takim sytuacji. W takich wielu rozmowach, wielu rozwodach jedna strona nagrywa drugą, a ta druga strona nie wie, że jest nagrywana. Bo pan był nagrywany przez Roberta Lewandowskiego, tak pan twierdzi. Ale to nie ja twierdzę, no to Robert Lewandowski mnie nagrywał, są nagrania na 4 telefonach, 3 razy mnie nagrywał, nawet wtedy, kiedy współpracowaliśmy jeszcze oficjalnie, publicznie Robert mnie wtedy nagrywał, więc jakby to jest typowy rozwód, gdzie ktoś jakby próbuje intrygą jakby wymusić na drugiej stronie jakby uległość. Padły te słowa, panie Czarku. Tyle jest wart, myślę, twój spokój za to, że będę krył do końca życia, że jesteś ty i twoja żona oszustami podatkowymi. To miał powiedzieć i to podobno nagrał Robert Lewandowski, jak gdy pan mówił o 20 milionach euro. To zdanie jest w oryginale, jest zdaniem pytającym, tak? W tych wypuszczonych... Ale padło to zdanie. W innym kontekście i inaczej to padło. Nie w trybie oznajmiającym, tylko w pytającym. Da? I to wynika z kontekstu rozmów, wieloletnich rozmów, negocjacji moich prawników i jego prawników nad porozumieniem tak zwanym rozwodowym. Tak? Jest gotowe porozumienie rozwodowe i to Robert Lewandowski i Anna Lewandowska chcieli, żebym 30 lat milczał o tym porozumieniu. Tak? No to trzeba rozumieć kontekst tych słów, a po drugie, to nie jest pytanie oznajmiające, to jest pytające. A to zmienia zasadniczo postać rzeczy. A w tej intrydze, w której też uczestniczyły media, jest tak wypuszczone, że świadczyło, że ja o coś oznajmiam. Sytuacja jest w tej chwili taka, że skończyła się mediacja między panem a Robertem Lewandowskim. Rozumiem, że dojdzie do procesu. Miał być proces i to dzień przed meczem z Niemcami i sąd zdjął go z wokandy. Dlaczego? Nie ma jeszcze analiz fonoskopijnych tych nagrań, nie ma potwierdzenia autentyczności tych nagrań. Ja kwestionuję autentyczność. Ale uważa pan, że były zmontowane? Oczywiście, że ja wiem, że są zmontowane nagrania, są zmontowane stenogramy naszych rozmów. Opinia publiczna jest zmanipulowana totalnie od początku do końca. I ja to udowodnię, prędzej czy później. Tak? No, natomiast jak też nie mogę za dużo mówić, bo jest, że powiem, ten proces utajniony na prośbę Lewandowskich. Nagrania będą odtajnione, jeżeli się pojawią. Jeśli będą autentyczne. Prawda? Jeśli będą autentyczne, Ale przyznaje pan, że był pan nagrywany przez Roberta Lewandowskiego, prawda? Ja byłem 3 razy nagrywany. Ja byłem nagrywany jeszcze, kiedy państwo myśleliście, że my współpracujemy, tak? My mieliśmy normalne relacje, my normalnie rozmawialiśmy. Ja załatwiałem Robertowi, nie wiem, paszport mu załatwiałem w tym czasie. Okazało się, że to na jakiej podstawie pan mówi, że te nagrania były zmanipulowane? No bo ja zrobiłem analizę. Ja jako jedyny z tych wszystkich zainteresowanych zrobiłem prawdziwą analizę ubiegłego w Krakowie. Wydałem dużo pieniędzy, żeby utwierdzić. Powiem panu, w którymś momencie ja sam zwariowałem, że może coś powiedziałem nie tak, jak powinienem. Natomiast ja zrobiłem analizy prawne, zrobiłem analizy fonoskopijne jako jedyny, bo prokuratura tego nie zrobiła. Lewandowski dostarczył pocięte taśmy, zmanipulowane, nieautentyczne. Ma pan jakąś opinię? Przedstawił ją pan sądowi? Tak, oczywiście. Mam opinię też wybitnych profesorów prawa karnego, którzy mi napisali, mając wszystkie elementy tej sprawy, mając wiedzę, napisali mi opinię. Tak? No, nie może dojść do szantażu, jeśli negocjujemy umowę, porozumienie, które było negocjowane prawników. Ja z Lewandowskim się nie spotkałem, bo chciałem się z nim spotkać,
to on chciał się ze mną spotkać. Lewandowski i jego prawnicy umówili mnie na spotkanie w Monachium. Lewandowski zaproponował mi spotkanie w restauracji Baczewski, tam gdzie mnie nagrywał. To nie ja się chciałem z nim spotkać, to oni chcieli się ze mną spotkać, nie? Panie Czarku, bo jest tak, że z pańskiej strony rzeczywiście dużo płynie informacji. Często pan mówi na ten temat, stosunkowo często pan mówi na ten temat. Tamta strona nie komentuje tej całej historii. Jak pan to sobie tłumaczy? Nie, no jakby, no nie zgodzę się. No jakby pan adwokat Tomasz Siemiątkowski jakby bardzo dużo mówi o tej sprawie, oczernia mnie w mediach, szczególnie kiedy zbliża się jakaś rozprawa sądowa i on chce coś tam wywalczyć, to wtedy wypuszcza dużo informacji do mediów, więc ponieważ nazwisko Lewandowskiego jest nośne, więc wszyscy o tym piszą. A dlaczego nie doszło do mediacji? Dlaczego ta mediacja się nie udała? Nie, no mediacja była. Była. No, pan Siemiątkowski proponował mojemu prawnikowi podczas mediacji pieniądze za zakończenie sprawy. Ja się nie zgodziłem na to. Dlaczego? No bo ja będę oczekiwał też przeprosin od państwa Lewandowskich za to, co zrobili. Z drugiej strony Joanna Lewandowska i bliscy rodziny Lewandowskich też mają do pana żal, że pan wciągnął ich w tę sprawę. No wcale nie. Ja nie wciągałem w ich sprawę. Oni przecież ja wynająłem prawników do zakończenia tego związku, tak, do zakończenia tego biznesu. Moi prawnicy próbowali negocjować z Lewandowskiego prawnikami i Robert Lewandowski miał wielokrotnie propozycję, żeby zakończyć ten spór po cichu. Nigdy nie chciał, nigdy nie odpowiedział na... Ale to teraz jak się zgłasza do pana z mediacją, to pan nie chce. No bo to jest niepoważna propozycja. Cała ta akcja była po to zrobiona, tak, żeby mnie w jakiś sposób zagonić do kąta, żebym nie miał wyjścia, żebym się zgodził na warunki Lewandowskiego. I co będzie pan się z nimi procesował? Dokąd? Do kiedy ta sprawa się zakończy. Ja nie mam żadnej presji. Tak? No ja już jakby zaangażowałem prawników 5 lat temu. Ja już dzisiaj nie mogę inaczej, ponieważ też jest inna kwestia. Ponieważ Robert Lewandowski i Joanna Lewandowska są podatnikami, albo byli podatnikami niemieckimi, więc zakończenie biznesu z podatnikami niemieckimi wiąże też pewne konsekwencje. Tak? Czyli jak się daje podatnikom niemieckim darowiznę, a tego oczekiwali Lewandowscy, to jest pewien obowiązek podatkowy, który może być nałożony. My tego tutaj nie rozstrzygniemy. Oczywiście, jak to więc jakby to jest jakby skomplikowanie tej sprawy. Kwestie prawne. Dokładnie. Natomiast chciałem pana zapytać, no pan jest człowiekiem zamożnym generalnie, prawda? I tak chyba pan siebie postrzega. Myśli pan, że warto? Tak się, no, ja wiem, że to są ogromne pieniądze. Ale to nie jest kwestia warto czy nie warto, to jest kwestia zasad przestrzegania prawa i pewnych wartości. Tak? To jest, a o to się zawsze należy bić i walczyć. Nie? I ja to tak na to patrzę. To nie jest kwestia, bo te pieniądze mnie nie jakby nic mi nie, jakby nie pomogą, nie poprawią mojego... Nie zmienią pańskiego statusu. Dokładnie, tak? Ale to jest jakby kwestia zasad. To nie jest właśnie, no jakby wy media jakby postrzegacie to jakby konflikt jakiś taki no, tak personalny, emocjonalny, bo to trzeba spojrzeć na inną w inny sposób, nie? To nie jest kwestia, jeśli czego panu nie życzę, pan się rozwodzi z żoną, jest mieszkanie do podziału, tak? No to jest kwestia zasad, że trzeba wycenić to mieszkanie i podzielić 50 na 50. Jeśli są zapisy inne, to tak jak jest w umowie. Ja nie mogę inaczej zrobić, ja nie mogę inaczej postąpić, nie? Jakby ze względów też na pewne zasady, prawo, które obowiązuje w Polsce i w Niemczech, ja to wszystko analizowałem, ja wydałem mnóstwo pieniędzy na analizy. To nie jest kwestia emocjonalna. To są kwestie... Pan na zimno do tego podchodzi? Oczywiście. No, to jest po prostu... Ja Robertowi o tym powiedziałem. I nie ma w tym żadnej złości? Nie ma w tym... To wszystko jest... No, jakby wszystko jest jakby... Oczywiście, wszystko można obrócić w emocje. W emocje i w złość, nie? Ale to jakby ja nie mam... Ja dzisiaj jestem Robertowi bardzo wdzięczny, że tak się stało, nie? Jakby no to paradoksalnie ludzie mogą tego nie rozumieć, nie? Ale pan jest wdzięczny Robertowi Lewandowskiemu za to, że to się stało. Że się rozstaliśmy. No, jakby jestem bardzo wdzięczny, bo jakby to właśnie, wiecie pan, jakby to jest trudne do zrozumienia, bo
bo ludzie mało mnie znają, tak? Znają mnie może z mediów. Tak? I za to panu dziękuję, za to. No przecież umówmy się, panie Czarku. Za to, że mi zaufał, jak był piłkarzem z Nisza Pruszków, tak? I że się rozstaliśmy w 2017 roku. Tak? Za to mu jestem wdzięczny i za to, że zaufał mi, że mogę pokierować jego jakby karierą, tak? Mhm. I transfery. Nikt mi nie udowodni, że jakby źle pokierowałem jego karierą, że wybrałem Lecha Poznań, Borussia Dortmund i Bayern Monachium. Tak? No tego do pewnego momentu na pewno. Później ludzie blisko Lewandowskiego mieli do pana pretensje, że nie w tą stronę do końca szła kariera. Chodzi między innymi o media społecznościowe, między innymi, prawda? Ale to przecież on to wszystko. Jego ludzie z tym się... To jakie pretensje do mnie, skoro jego ludzie się tym zajmowali? I on. No to jakby oczywiście można dzisiaj, w dzisiejszych mediach, w dzisiejszej rzeczywistości, można jakby wszystko sfałszować, tak? Wszystko zmanipulować. Nie? Niestety jakby żyjemy w takich czasach, że wszystko się dzieje, więc każdy chce tego newsa, tak? Ale nikt nie weryfikuje jakby często. Więc ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Pan jest trudnym człowiekiem w relacjach? Jak pan siebie postrzega? No jestem jakby, jeśli mówimy, że ktoś lubi być zasadniczy i jest wierny jakimś zasadom, prawu, przestrzeganiu prawa, tak? I nawet jeśli to się dotyczy wielkiej gwiazdy, to ja jestem trudnym człowiekiem, tak? Ale tak wydaje mi się, że jestem prostym, łatwym w użyciu człowiekiem, nieskomplikowanym. Natomiast jeśli ktoś narusza moje bezpieczeństwo, tak, mhm. no to ja to walczę, żeby nawet jeśli to jest Lewandowski, tak, to mam odwagę walczyć, co jest oczywiście w polskich realiach trudne. Silniejszy ma zawsze rację w polskich realiach. Zastanawiam się, dlaczego o to pytam. Dlatego, że bo to nie jest tylko Robert Lewandowski. Pan prowadził wielu piłkarzy. Grzegorza Krychowiaka, Rafała Wolskiego, kto tam jeszcze był? Bartosz Kapustka z tych najważniejszych nazwisk. No i oni już z panem nie pracują. Ale to jakby ja... Ja wiem, że to może nie ma nic z jedno z drugim wspólnego. Ja w 2000... Ale. Jak zacząłem porządkować sprawy z Lewandowskim i z Lewandowską i wiedziałem, że to może grozić jakimś tam procesem i publiczną jakby walką, no to ja z premedytacją odpuściłem sobie piłkarzy na kilka lat i nie namawiałem piłkarzy na współpracę. Ja zamknąłem te wszystkie tematy. Ja parę lat jakby sobie robiłem inne rzeczy, budowałem inną firmę niż menadżerską. Zajmowałem się zupełnie innymi sprawami. A dzisiaj pan chce wrócić, czy nie? Po cichu. Dzisiaj powiedziałem, że chcę wrócić, tak? Dzisiaj mam taką sytuację, że mam dużo wolnego czasu. Mam dużo energii i zauważyłem, że też po chorobie, którą przeszedłem, pomaga mi aktywność taka intelektualna, więc chciałbym kontynuować jakby działalność w branży, w której jakby czuję się, nieskromnie powiem, ekspertem. Sprzeda pan Śląsk Wrocław? Może nie sprzedam, ale może namówię strony na współpracę. Sprawa jest zamknięta? Sprawa jest otwarta. Strony będą rozmawiały. Ja tylko rekomendowałem inwestorowi, mojemu przyjacielowi tą inwestycję. Zresztą w 2017 roku już próbował kupić Śląsk Wrocław. Mhm. No i mam nadzieję, że tym razem się uda. Jakby strony są w rozmowach, tyle mogę zdradzić. A kiedy jakiś termin? Kiedy będą konkrety? Nie wiem, to już zależy pewnie od negocjacji między stronami. No wiem, że strony są umówione na początek lipca na rozmowy i zobaczymy. No jakby sprawa jest otwarta, jest szansa, więc zobaczymy. Cezary Kucharski, były reprezentant Polski, były menadżer Roberta Lewandowskiego, był gościem Radia RMF FM. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.